Dzień dobry. Dzisiaj was zaproszę do wyobrażenia sobie, że ja, Beata, jestem pracownikiem firmy Atokolor, która to firma działa w branży ogólnie to powiedzmy tekstylnej, produkcyjnej i jest firmą rodzinną. I pracuję w tej firmie już od 15 lat. Zaczynałam tam jako asystentka Tomasza, właściciela Izabeli. Obydwoje oni zakładali tą firmę, będąc już małżeństwem. I chyba było to jakieś 30 lat temu. Także weszłam do firmy rodzinnej i zostałam w niej, zmieniając swoje stanowiska i rozwijając się razem z firmą. I w naszej firmie, jak to w wielu takich firmach, myślę, że rodzinnych przede wszystkim, ale w tych większych i mniejszych na pewno też, bardzo często mieliśmy, oprócz tego, że dużo radości, dużo satysfakcji z rozwoju, to też sporo sytuacji trudnych i konfliktowych. Radziliśmy sobie z nimi raz lepiej, raz gorzej. I takim kulminacyjnym momentem w tej całej historii radzenia sobie z konfliktami była sytuacja mniej więcej 2 lata temu. Zajmowaliśmy się wtedy wdrożeniem nowego produktu dla nowego klienta. Był to bardzo ważny dla nas projekt i tam powstało bardzo duże napięcie związane z tym, jak to zrobić, no w ogóle z projektem. Ja zostałam wtedy jako już osoba zajmująca się obszarem personalnym, bo w tej chwili kieruję działem personalnym. Zostałam zaproszona do tego, żeby się tą sprawą zająć i żeby ten konflikt w jakiś sposób rozwiązać. Natomiast sprawa była naprawdę już mocno nabrzmiała i niełatwa. I te wszystkie próby, które podejmowałam, wydawało się, że nie przynoszą takiego rezultatu, no, jaki jest nam potrzebny. I był to taki moment, w którym Izabela znalazła gdzieś w internecie informacje o metodzie, o sposobie na konflikty, jakie są kręgi naprawcze i zaprosiła do nas do organizacji facylitatorkę, która posadziła nas wszystkich razem, porozmawiała z nami przede wszystkim wcześniej i bardzo, bardzo nas wtedy wsparła w dojściu do takich sposobów zajęcia się tą sprawą i znalezienia takich rozwiązań, które naprawdę były ok dla wszystkich. I to, co jakoś było dla nas ważne, że wszyscy czuliśmy się wtedy wysłuchani, zrozumiani, że jakoś zobaczyliśmy, że nam ten sposób bardzo służy. I my w rozmowie jakiejś takiej już po tej historii podjęliśmy taką decyzję, że bardzo byłoby w sumie fajnie, żeby mieć coś takiego na miejscu na co dzień i żeby móc w ten sposób reagować na bieżąco. I tak zaczęła się nasza przygoda i moja przygoda z budowaniem takiego systemu naprawczego, można to w ten sposób powiedzieć, który funkcjonuje teraz w naszej organizacji. I to, co jest ważne chyba, to to, że właśnie bardzo zmieniło się nasze podejście do konfliktów, że wiemy już teraz, że one są i będą i nic nie możemy zrobić, żeby przestały się pojawiać, ale że jesteśmy w stanie radzić sobie z nimi w taki sposób, który nie gromadzi tych napięć, tylko jakoś na bieżąco je rozładowuje. I to, co dzisiaj ma się zadziać, to jest kolejny taki moment, kiedy będziemy siadać w kręgu i rozmawiać o pewnej sprawie. Była u mnie Izabela i mówiła o pewnym zdarzeniu, o ostatnim obiedzie u nich w domu i o takiej kłótni właściwie, która się wywiązała między Tomaszem i Małgorzatą. I przyszła z prośbą, żeby właśnie zainicjować spotkanie, żeby zająć się tym tematem już teraz i zaraz, żeby to nie eskalowało. Także ja jako facylitatorka będę zapraszała po kolei wszystkich z naszej małej społeczności. Będę rozmawiała z Tomaszem, będę rozmawiała z Małgorzatą, z Dominiką, z Arkiem i z Andrzejem po to, żeby wysłuchać i poznać ich perspektywę, a potem zaprosić ich wszystkich na wspólne spotkanie. A was zapraszam do tego, żebyście mogli trochę z zapleców poobserwować, jak to będzie wyglądało.